Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku, który jest naprawdę dość niepewny. Będzie to recenzja, jest kamerka, tutaj się z nami przywitam, który będzie dotyczył recenzji tego filmu z FNAF-a. Z tego sobie takie mam zazwyczaj słuchawki, czyli mam jedno ucho wolne. No i tak, zobaczyłem ten film. Dzisiaj, kiedy nagrywam, to jest niedziela. Zobaczyłem ten film, godzina 50 trwał. No i ogólnie ten film ma być moją jakąś krótką recenzją. Jak oceniam ten film, fabułę i coś sam, no wielkim znawcą FNAF-a nie jestem. Grałem w sumie jedynie w jedynkę, jeśli chodzi z gry, i w trójkę. Nie grałem w inne FNAF-y, więc fabularnie nie jestem jakiś mega zaznajomiony. Chociaż może przez to, że trójkę znam dobrze, tam trochę ogarniam. Dobrałem się jakoś, patrzcie, polówkę ubrałem, nie, żeby ładnie wyglądać. No i cóż, w sumie nagrywam to de facto na prośbę jednej osoby, też ten film zobaczyłem, bo jakoś się nie zanosiłem, że ten film zobaczę. Ale prawda jest taka, że to robię. I moja opinia jest taka. Zobaczyłem ten film, trwał on te prawie 2 godziny. Oceniam go ogólnie pozytywnie, jednak czy do kategorii horror bym go zaliczył, no tak średnio bym powiedział, bo jednak nie był zbyt straszny, a jest tą osobą, która dosyć się cyka na niektórych horrorach, więc bym go jako horror nie zaliczył. No tak jak podobnie jak Krzyk, który też widziałem, który wychodził w zeszłym roku, to też bym go nie zaliczył do horrorów, tylko do bardziej slasherów, nie? A ten, no to nie był jakoś zbytnio straszny, nie? Sama gra aktorska była w porządku. Matthew Lillard oczywiście chyba najlepszy był aktor w tym całym filmie, chociaż było go naprawdę mało, on grał tego Stringtapa, Aftona, więc dla niego chyba największy plus. Najlepiej chyba zagrał ze wszystkich. Inni tak zagrali ok. Nie zagrali źle, nie zagrali dobrze, zagrali ok. Więc nie mam się do nich co przyczepić. Wygląd całego filmu, te wszystkie animatroniki, to było fajne. Fabuła z tym śmiercią tego brata od Mike'a, fakt to są spoilery wszystko, to mówię. To, mówiąc szczerze, to nie było jakieś takie ekscytujące dla mnie, ale same dojście do tego na samym końcu, fakt, zespoilerowałem sobie parę dni wcześniej, kto jest tym złym, no więc trochę to wiedziałem, to nie miałem takiego zaskoczenia. Jednak to było takie może troszeczkę naciągane, ten wątek z tym bratem, bo z tymi dziećmi, co są uwięzione po animatronikach, okej, to nic, ja mam do tego co się przyczepić. Jednak to według mnie to było troszeczkę takie naciągane. Mówiąc dalej, zobaczyłem sama postać, dobra, już się plączę mi język, sama postać, no to Vanessa, nie? Kto, nie grałem w ten Security Beach czy Help Wanted, ale najprawdopodobniej to jest ta Vanessa, że to jest córka Aftona i została no dźgnięta nożem i pewnie potem jej się w głowie poprzewracało, przez co się tak jej odjebało potem, że zaczęła mordować. Pewnie tak będzie, ale filmu raczej nowego nie będzie. No chyba, że Scott Cawthon się przełami i jeszcze jeden film zrobią z tego. Chociaż ja bym bardziej wolał zobaczyć jego Springtrapa, już takiego realnego, zniszczonego, bo jednak FNAF trójka mi się chyba najbardziej z gier podobał. Ale no nie ma tu już jakaś mega długa recenzja na kilkadziesiąt minut, jakieś to. Podsumowując, jaką miałbym dać ocenę temu filmowi, żeby to nie było jakichś krzyków od niektórych osób, które to uwielbiają FNAF-a. Dla mnie to był film poziomowo podobny do tego krzyku ostatniego, jak ja oglądałem według mnie. Jak miałbym dać mu jakąś ocenę finalną, to w sumie chyba bym mu dał z takie 7. Z takie moje max 7, z takie 6,5 a 7, więcej bym mu nie dał, bo jednak nie był jakiś ekscytujący, jakoś tak mega nie wciągnął niektóre inne filmy, ale nie był też zły to film, więc nie mogę mu dać niżej, więc takie 7 to jest no, taka finalna moja ocena. Niech się nie obrażają osoby, które uwielbiają tego FNAF, ale tam jest takie 7, to jest taki mocny średniak. Budżet na pewno się zwrócił, chociaż bo to było tylko 20 milionów dolarów, więc na pewno się zwróciło przez ten cały hype. No ale na pewno moja ocena jest wyższa niż tych recenzentów na IMDb czy na Rotten Tomatoes, gdzie mu badali 30% czy 20 parę, więc ja dałem wysoką cenę. Niektórzy dadzą inaczej, ale chyba to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, no i chyba to tyle będzie, do zobaczenia. Na razie.